jedna pani ministrowa, nie mylić z panią ministra. Pani ministra to pani ministra, a pani ministrowa to jest żona pana ministra. No więc jedna pani ministrowa napisała w którymś z mediów, że swój awans zawdzięcza prawidłowo przebytej ścieżce kariery i każdego, kto będzie uważał inaczej, pozwie do sądu. I tym się różni idiota od mądrego. Mądry, kiedy mu coś się zarzuca, po prostu nie reaguje, bo po prostu no, zdaje sobie sprawę, że jest to idiotyzm, bo jest mądry. Osoba głupia idzie do sądu, wiedząc, że zaprzyjaźniony sędzia pana ministra powie, że ma rację, chociaż to i tak nic nie zmieni. I to mi, słuchajcie, przypomina stary, stary dowcip. Jak to wilk szedł przez las i na polance zobaczył piszącego coś w zeszycie zająca. Też student, mówi wilk. A co tam tak skrobiesz w tym zeszycie? Pisze pracę magisterską. Ty, student, pracę magisterską, a na jaki temat? Wyższość zajęcy nad wilka. No to wilkowi niewiele trzeba. Złapał szaraka za uszy, wciągnął w krzaki, tylko takie słychać up, up, up. Po chwili z krzaku wypada wilk. Słuchajcie, całe futro potargane, warga rozbita, krwawi, oko podbite. A zanim wychodzi wilk, niedźwiedź, uśmiechając się ironicznie i mówi: te, wilk, nieważne kto pisze pracę magisterską, ważne kto jest promotorem. Ja też tak uważam, pani ministrowa. Nieważne jest, kto jaką ścieżką kariery krąży. Ważne jest, kto jest przewodnikiem.